Mam przykład dwóch nawigacji. Nawigacji Mio i dosyć taniej nawigacji, którą można kupić na serwisie aukcyjnym. Co jest ważne w przypadku tego rodzaju nawigacji, to jest prosty i dosyć stabilny uchwyt. Tutaj w przypadku Mio widzimy, że ten uchwyt jest dosyć krótki, co przekłada się na łatwy i szybki montaż na szybie oraz zajmowanie mało miejsca na przedniej szybie. Tutaj mamy tanią nawigację, gdzie widzicie, ta konstrukcja jest dosyć rozbudowana o różne pokrętła, uchwyty i tak dalej. Niestety to przekłada się na wibracje, które przenoszą się na nawigację i no cóż, mamy problem z odczytem potem tego, co jest na ekranie. Te części potem się też luzują. Wcześniej czy później ten plastikowy uchwyt przestaje być stabilny. I tutaj mamy układ kulkowy, co dobrze rokuje na przyszłość. To jest rozwiązanie na wiele, wiele lat i bardzo dziurawe drogi. Kolejną kwestią, którą warto rozważyć, ekrany. Tutaj mamy w nawigacji ekran błyszczący. Może teraz tego nie widać, ale niestety to się objawia przy mocnym świetle, tym, że wszelkie refleksy, odbicia trafiają w nasze oczy w trakcie jazdy. Dodatkowo srebrna obudowa też nie pomaga, bo ona powoduje jeszcze większe refleksy i jeszcze większy problem w trakcie użytkowania. Jak widać na przykładzie tej nawigacji, mamy do czynienia z matowym wykończeniem i z matowym ekranem, co powoduje, że nie mamy do czynienia z refleksami, więc warto się zastanowić nad wyborem, tania czy lepsza nawigacja.